Halo, z tej strony Pedro i dzisiaj sprawdzimy, jak by wyglądał Roblox, gdyby był cały po polsku. Dlatego zachęcam Was do oglądania tego materiału, do zostawienia oczywiście subskrypcji i łapki w górę. A już Wam właśnie prezentuję, jak zrobić właśnie takiego Robloxa za darmo oraz jak on będzie wyglądał. Dlatego co? No już robimy. Otóż jestem w tym momencie na przeglądarce Google Chrome. Oczywiście myślę, że większość osób ma przeglądarkę Google Chrome. Jeżeli nie, to bardzo łatwo ją pobrać. I teraz klikamy w byle jakie miejsce tutaj, proszę bardzo, ja tutaj kliknę mniej więcej w 100 prawym przyciskiem myszy. Tutaj klikamy oczywiście w przetłumacz na język polski. To nam automatycznie, jak widzicie, przetłumaczyło na język polski według Google Translatora. Oczywiście to nie zawsze jest bardzo dobre tłumaczenie. I teraz mogę Wam pokazać plusy oraz oczywiście minusy tego Robloxa. Oczywiście plusem jest fakt, że mamy wszystkie po polsku, że nie musimy sobie tłumaczyć na język angielski, że wszystkie w tym momencie wyrazy teraz rozumiemy. Ale jaki jest tego minus? Na przykład tutaj zobaczcie, wiadomości nam się do końca nie wczytują. Przyjaciele, tutaj jest w ogóle jakaś, nie wiem, luka, nie wiadomo co to jest. Ten plusik nam w ogóle przejechał w dół. Uzyskaj premium, już widzicie, jest tak brzydko, jakby nawet nie jest wycentrowane. Po prostu strona Robloxa nie jest jakby przystosowana do napisów w języku polskim. Pamiętajcie, że jeżeli klikniemy klawisz F5 albo odświeżymy, bądź w coś klikniemy, oczywiście wszystko nam wraca do normalności i mamy po języku angielskim. Dlatego jeszcze raz, jak to zrobić? Prawy przycisk myszy, przetłumacz na język polski. Jak widzicie, no wygląda to dużo gorzej, dużo brzydziej, ale mamy wszystko oczywiście w języku polskim. Nie wszystko też nam oczywiście przetłumaczy. Na przykład niektóre gry, jak widzicie, nam przetłumaczyło, niektórych gier nam nie przetłumaczyło. Na przykład tutaj mamy pył, przetrwanie na pustkowiach i to w miarę fajnie jest przetłumaczone. Tut, ale wiecie, no na przykład tutaj mamy Mel Tycoon i on nam jest nieprzetłumaczony na przykład, nie? Więc wiecie o co chodzi. Nie wszystko nam przetłumaczy, większość nam przetłumaczy. Więc to już zależy od Was. Ja preferuję Wam stosowanie jednak języka angielskiego, bo jednak zawsze się nauczycie jakichś słówek, nie są to jakieś skomplikowane słówka, a mogę Wam potem się przydać właśnie w rozwoju Waszych wypowiedzi i tak dalej. Na przykład jak wejdziemy w profil tutaj swój i jak klikniemy tutaj, może tutaj nam coś zbada. Zobaczymy. Nie, tutaj oczywiście, a klikniemy F5, chwila. A, zmieniło nam wyrazy friends, collection i tak dalej, więc jeszcze raz mogę kliknąć. Jak widzicie, to nam wszystko tutaj, można powiedzieć, zmienia odznaki gracza, odznaki Roblox. Tutaj akurat jest to fajnie przetłumaczone. Tutaj obecnie jest to fajnie przetłumaczone, fajnie to tutaj tłumaczy, ale no widzicie, po lewej stronie nadal jest to tak brzydko, brzydko, brzydko zrobione. A jeszcze jestem ciekawy tego, czy to nam też przetłumaczyło, chwila. Tak, to nam też przetłumaczyło, więc jeżeli nie umiecie języka angielskiego w jakimś super stopniu i chcecie sobie sprawdzić, co na przykład daje Wam coś takiego, no to oczywiście możecie sobie sprawdzić tutaj oczywiście jeszcze raz, przetłumacz na język polski i to jest akurat fajne. To akurat jest fajne, to akurat mi się podoba, nie? Więc to jest fajne, to jest fajne, to akurat na plusik. Ale ogólnie wydaje mi się, że jest to na minus. Oczywiście tutaj jak na przykład byśmy sobie chcieli w gift cardach, zobaczcie sobie, tutaj też możemy tak robić na każdej, no to też jest fajne. Dobra, dobra, to ma i plusy i minusy, bo w niektórych rzeczach, jeżeli na przykład chcemy coś kupić, nie wiem, załóżmy buy Robux, chwila, kupimy Robuxy i tutaj, no, jeżeli ten, chcesz więcej Robuxów, tak, to jest akurat mega fajne, bo możemy sobie na przykład to przeczytać, co tutaj się tak naprawdę dzieje, tutaj chcesz więcej Robuxów. Nie, to jest akurat fajne. Przy kupowaniu czegoś to akurat polecam Wam sobie zmienić na język polski, żebyście zrozumieli, co tak naprawdę kupujecie, no nie? Ale tak ogólnie w grach to nie polecam Wam zmieniać na język polski, ponieważ to widzicie, no brzydko to wygląda, no co Wam mogę powiedzieć, no. Tak ogólnie wygląda dużo lepiej, więc myślę, że w grach oczywiście nie możemy tego robić, ponieważ tam nie będziemy mieli czegoś takiego jak przetłumacz na język polski. Ale już niektóre gry, jak na przykład Arsenal, wprowadzają język polski do swoich głównych języków. Dlatego co Wam mogę powiedzieć? Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli chcecie oczywiście więcej takich materiałów, to napiszcie mi o tym w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, wpadnijcie na Discorda, link w opisie, na Instagrama też macie link w opisie. I co? Dziękuję Wam za oglądanie. Tutaj macie moją grupę na Robloxie, tak się nazywa. Trzymajcie się, do następnego razu. Siemano!